Czy można terminowo płacić leasing, a i tak być oszukanym przez firmę leasingową? Jak to możliwe, że raty leasingowe tysięcy ludzi wpadły do czarnej dziury? Kto za to wszystko odpowiada? Kto za to będzie płacił? Zadamy pytanie, czy są to błędy, czy jest to w ogóle jakiś obłęd, czy może inżynieria finansowa, a może zwykłe, ordynarne ruchańsko ludzi, którzy myśleli, że wystarczy tylko spłacać terminowo raty leasingowe i można śmiać się z tych, którzy na współpracy z leasingiem popłynęli i potracili samochody, maszyny, domy, rodziny itd., itd. Witam serdecznie. VB Leasing, afera na miarę Amber Gold. Chodzi oczywiście o następcę Idea Leasingu. Zanim przejdziemy do sedna, czas na ogłoszenia parafialne. Drodzy Państwo, od pewnego czasu na tym kanale noszę się z pomysłem zrobienia live'a, ale zostało to trochę uprzedzone przez twórcę kanału Marcin Walker Kubicki i otrzymałem zaproszenie do występu na jego kanale, więc oczywiście z prawdziwą przyjemnością zaproszenie przyjąłem. Gościem specjalnym będzie prowadzący kanał Prawem na Lewo, Rafał Sikora. W programie poruszymy temat nielegalnych działań, nielegalnych zachowań tak zwanych firm windykacyjnych. O co chodzi? Chodzi o to, że pojawiły się firmy od jakiegoś już dłuższego czasu, ale teraz się nasiliło to działanie, firm, które wmawiają ludziom długi. Także zapraszam do aktywnego udziału. Jeżeli macie jakieś pytania, bardzo chętnie je wykorzystamy. Gorąco zapraszam, trzymajcie się, hej. Zapraszam Państwa w sobotę na gościnny występ. Link jest w opisie dzisiejszego odcinka, również będzie w opisie piątkowego odcinka. A teraz w takim razie czas na ofiarę. Ofiary i lecimy z materiałem, bo chodzi oczywiście o ofiarę leasingu. Źródło dzisiejszego odcinka, które bardzo dobitnie opisuje tę sytuację, to portal Subiektywnie o Finansach i autorami są pan Maciej Samcik i pani Monika Madej. I opisują generalnie sytuację, którą zajmują się od kilku dni i okazuje się, że zajmują się problemami klientów spółek leasingowych VB Leasing oraz VB Leasing Automotive i do nich wystąpiło kilka lub nawet kilkanaście osób, a sprawa dotyczy nawet kilkunastu tysięcy osób, które wpadły w pułapkę. Ich raty lub spłaty nie trafiły tam, gdzie powinny i być może będą musiały płacić jeszcze raz. No albo ktoś będzie musiał to wpisać w koszty, jak zastanawia się subiektywnie o finansach. No i zastanawia się, jak w ogóle to mogło się stać, kto zawalił, kto nie dopilnował i czy jest to inżynieria finansowa pana Leszka Czarneckiego, która puka zza światów bankowości. Powiem krótko, już wielokrotnie na tym kanale zwracałem uwagę, że tak kończy się sytuacja, kiedy nasi przedstawiciele, którzy popularnie są nazywani ustawodawcą, zamiast dbać o interes narodu, dbają o interes tych, którzy płacą za to, aby ten naród rżnąć. I to się niejako znowu po raz kolejny objawia niczym duch Brunhildy w jakimś tam starym zamczysku. W każdym razie, jak pisze autor, im dłużej analizuje listy od klientów tych dwóch firm leasingowych, wciąż kontrolowanych przez Leszka Czarneckiego, tym bardziej dochodzi do wniosku, że znów objawiło się państwo z kartonu. Nie no, nowość, prawda? To pozwoliło na powstanie patologicznej sytuacji, w której mógł znaleźć się każdy leasingobiorca i przed którą szalenie trudno się obronić lub wręcz jest to niemożliwe. VB Leasing i skoligacjony z nim VB Leasing Automotive to pogrobowiec spółki Idea Getin Leasing, która z kolei powstała z fuzji dwóch firm leasingowych należących do banków Leszka Czarneckiego. Idea Banku oraz Getin Banku. Żaden z tych banków już nie istnieje, oba zostały przymusowo zrestrukturyzowane pod kuratelą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Tego samego, który tak pięknie przecież zajmował się aferą Getback, gdzie jest to chyba jedna z najgrubszych afer III Rzeczpospolitej, a tytuł dzisiejszego odcinka dotyczy Amber Gold, bo jest trochę bardziej do tego podobny niż sam Getback, chociaż niewykluczone, że mogę się mylić. Wydawało się, że niechlubna kariera Leszka Czarneckiego w bankowości dobiegła końca i po odebraniu mu dwóch banków, które wcześniej stały się żywymi trupami, ten człowiek nie będzie już zatruwać naszego życia finansowego w Polsce, ale być może przypadek dwóch firm leasingowych okaże się dowodem na to, że inżynieria finansowa doktora Czarneckiego potrafi straszyć nawet zza światów. I
nie byłbym aż tak drastyczny w tym osądzie, dlatego że pytanie, na które nie znajdziemy odpowiedzi, to jest to pytanie, które dotyczyło rzekomej teczki, rzekomych osób, którym miał pan Czarnecki odmówić stanowiska we własnej bankowości. Więc mamy do czynienia z aferą tak grubą, że co tam, że kilku z państwa straci samochód, będzie drugi raz musiał zapłacić raty, prawda? Nagroda za to, że głosuje się odpowiednio w wyborach? Nie. To jest nagroda za to, że my tak naprawdę nie mamy elit politycznych. A te, które mamy, to niektórzy z nich, i to na czołowych stanowiskach w państwie, usiłują nawet w rzekomo wojnie obronnej doprowadzić do likwidacji głowy innego państwa. Nieważne, czy się ją lubi, czy też nie. Ale jak to mówią, drodzy państwo, jaki marszałek, taka kobyła, prawda? W każdym razie klienci VB Leasing, którzy zaczęli pisać do Subiektywnie o finansach, piszą o tym, że firma leasingowa upomina się o zaległe raty, ale klient ma dowody, że już dawno je opłacił i w tle znowu mamy dziwne praktyki windykacyjne i zarzuty o wyłudzeniu danych. W każdym razie większość osób uważa, że leasing działa tak jak kredyt. Pożyczam od kogoś pieniądze, spłacam mu raty, na koniec mogę otrzymać na własność przedmiot umowy. Ale w leasingu może być to bardziej skomplikowane tak naprawdę, bo firma leasingowa kupuje dla klienta na przykład samochód, niekoniecznie za swoje pieniądze, przeważnie za pieniądze banku, który rzecz całą finansuje. Bank godzi się na finansowanie z portfela leasingowego, o ile otrzyma zastaw na przedmiotach leasingu. Czyli jest tak. Firma leasingowa serwisuje umowę, zarabia na opłatach, ale raty przekazuje do banku, który jest jednocześnie właścicielem na przykład leasingowanego samochodu. I gdyby ostatecznie pieniądze nie trafiły do banku, to może on zabrać przedmiot umowy. To, że klient wpłacił pieniądze na konto firmy leasingowej, jeszcze tak naprawdę nic nie znaczy, jeżeli nie trafią one do banku, który sfinansował umowę. I teraz mamy pytanie o to, czy przy tak przemyślanym mechanizmie ktoś, kto bierze leasing, zdaje sobie z tego sprawę. A na to państwa uczulam. Proszę zwrócić uwagę, że tam nie dzieje się nic na piękne oczy, bo te piękne oczy przedstawicielki, która wciśnie wam leasing niczym lodziarz, lody dziecku w lecie na placu przed przedszkolem, to w tym wypadku efekt jest taki, że te maślane oczy się kończą w momencie, jak wpadliście w ich sidła. Tu mamy sytuację taką. Firma leasingowa ma konto w banku finansującym, więc pieniądze lecą bezpośrednio do banku i tam są rozliczane. W przypadku VB Leasing i VB Leasing Automotive pieniądze wpłacane przez klientów przez kilka miesięcy nie trafiały do Velobanku, który był bankiem finansującym, a więc klient spłacał raty leasingowe, ale nie spłacał przedmiotu leasingu. Firma leasingowa potwierdziła, że klient nie ma przeterminowanego zadłużenia, ale okazuje się, że klient ma je przeterminowane wobec banku. Czyli generalnie z punktu widzenia leasingobiorców cesja wierzytelności, o której zawsze klient musi być poinformowany, zwykle jest informacją bez znaczenia. Nikt przecież nie zakłada, że firma leasingowa nie przekaże otrzymanych od klienta pieniędzy bankowi finansującemu. A w naszym kraju przede wszystkim od tego powinno się zacząć, że trzeba to brać pod uwagę. Bo pamiętajcie, na linii firma leasingowa, bank, klient jest tylko jedna osoba, która zostanie wyrolowana. Zawsze to będzie klient. Pamiętajcie o tym. I sęk w tym, że bank finansujący czasem nie ma aktualnych na przykład danych leasingobiorców albo nie ma ich zgody na kontakt. Więc najpierw kontaktuje się z firmą leasingową, a dopiero po pewnym czasie zaczyna słać do leasingobiorcy wezwania do zapłaty i dopiero odsyłane przez klientów wyrazy oburzenia i potwierdzenia zapłaconych rat to dowód, że coś poszło nie tak, czyli to jest dowód na to, jaki tu mamy piękny burdel. I VB Leasing kilka miesięcy temu zaczął wysyłać części swoich klientów informacje o zmianie numeru rachunku do spłat rat leasingowych lub raty wykupowej. Większość klientów ten komunikat zlekceważyła i niczego nie podejrzewała i nie podejmowała innych kroków. Innym klientom VB Leasing takiej informacji w ogóle nie przekazywał, ale pieniędzy i tak nie przekazywał do banku. I bywało i tak, że świadomy klient, pamiętając o tym, że wcześniej był informowany o cesji wierzytelności, dzwonił do banku, czyli do tego właściciela samochodu z pytaniem, czy ma płacić raty na nowy numer rachunku, który właśnie dostał od firmy leasingowej.
I bywało tak, że dowiadywał się, że ma postępować zgodnie z dyspozycjami firmy leasingowej. W banku nikomu nie chciało się sprawdzać, więc po prostu wysyłali klientów na drzewo standardowymi komunikatami. To są te komunikaty, które zawsze z banku słyszycie, jak to pewne jak w banku. Zapominają dodać się chyba ruskim banku, bo czasy normalnej bankowości to się już też skończyły. I możecie się Państwo zastanawiać, z czego może się brać dziura budżetowa w firmie leasingowej. Pieniądze tak naprawdę powinny trafić na konto banku, a jak nie trafią, to bank zabiera przedmiot leasingu i na tym jest koniec. Ale jeżeli ktoś wie, w którym miejscu należy włożyć rąsie, żeby wyciągnąć pieniądze z tej kasetki, no to potem jesteśmy w takiej sytuacji, że będzie, drodzy Państwo, jesteśmy w zasadzie, powiem tak, jesteśmy w przededniu kolejnej potężnej afery finansowej i będzie bardzo ciekawie, bo trzeba pamiętać jeszcze jednym. Banki zwykle finansują leasing w wartości netto i banki generalnie nie płacą podatku VAT-u, więc nie chcą go w ogóle dotykać i podstawowa rata płynie do banku finansującego, a firma leasingowa zajmuje się odprowadzeniem VAT-u od tej raty do Urzędu Skarbowego. No ale subiektywnie o finansach założył coś takiego, że bank finansujący podpisał ze spółkami leasingowymi nietypową umowę. Wziął na siebie finansowanie umów razem z podatkiem VAT. A więc gdy klient podpisał umowę leasingową, to bank finansujący przekazywał wartość samochodu plus VAT. Gdy klient spłacał raty, to ten VAT powinien być stopniowo uwalniany przez firmę leasingową do Urzędu Skarbowego. A do tego czasu powinien leżeć na specjalnym VAT-owskim koncie w firmie leasingowej. Ale jeśli by z tymi pieniędzmi zbudowanymi na koncie VAT firmy leasingowej coś się stało, to tak naprawdę w kasie byłoby klasyczne manko. Czyli żyjemy w takim kraju, gdzie za kradzież batona się idzie siedzieć, natomiast za tego typu przekręty to nie zdziwiłaby mnie sytuacja, gdyby ktoś jeszcze odbierał jakąś nagrodę zasłużonego ekonomisty w tym kraju. I można zastanawiać się, dlaczego bank finansujący miałby podpisywać w ogóle taką dziwną umowę z firmą leasingową. Po co miałby zawyżać swoją wierzytelność i pozbywać się gotówki? Ale jak założymy, że mamy firmy, czyli firma leasingowa i bank, które mają tego samego właściciela, który w dodatku podejrzewa, że bank finansujący niedługo pójdzie do piachu, wówczas pieniądze przekazane na zewnątrz banku, na przykład do tej firmy leasingowej, są uratowane przed wejściem do masy upadłościowej banku. Czyli teraz możemy brać, cofać się i zastanawiać, jak to pięknie zostało wszystko rozegrane. Bo przecież, jeżeli chodzi o VB Leasing, to tam bankiem finansującym był Getin Bank, należący do pana Leszka Czarneckiego. Po restrukturyzacji, czyli miękkiej upadłości, przejął cały ten portfel Velobank i wypowiedział umowę o finansowanie. Od tego momentu VB Leasing nie mógł już dostawać od banku nowych pieniędzy, bo nie podpisywał nowych umów leasingowych. A ze spłacanych przez klientów rat powinien odprowadzać VAT do Urzędu Skarbowego. I efekt mamy taki, że ktoś pobrał premię, ktoś miał nowego Mercedesa i to nie od pana Stasia czy Maybacha, tak jak niektórzy prowadzący odpowiednio intratne biznesy. Więc zarządy pobrały premię, pracownicy pozarabiali, no ale zostały problemy klientów i pusta kasa. Bo niewykluczone, że VB Leasing oraz VB Leasing Automotive rzeczywiście chcą się rozliczyć z klientami, choć brzmi to jak żart, ale nie mogą, bo na przykład Velobank wypowiedział im umowy na finansowanie i uniemożliwił zawieranie nowych umów, czym zmusił do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i zamrożenia różnych procesów, w tym przekazywania pieniędzy tam, gdzie powinny trafić. Ale równie dobrze to może być pełen, że tak powiem, to może być ten cylinder magika, w którym się wszystko znajduje, a i tak widzowie nie do końca widzą co i nagle się okazuje, że ci, co mieli zarobić, zarobią i znowu będziemy mieli kilkadziesiąt, może kilkaset tysięcy ofiar tego, że ci, którzy mają stać na straży tego systemu, to mają wszystko w dupie. I mało tego, aby odsunąć problem od Velobanku, jego główny akcjonariusz, czyli Bankowy Fundusz Gwarancyjny, scedował cały portfel leasingowy na specjalnie stworzoną w tym celu strukturę, która się nazywa PZA, czyli podmiot zarządzający aktywami, i PZA w zamian
wyemitowało obligacje gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Velobank ma więc obligacje, portfel częściowo niespłaconych wierzytelności leasingowych, który przeszedł do PZA. I co może stać się dalej? Subiektywnie o finansach uważa, że PZA powinien wspólnie z klientami spróbować na drodze sądowej wycisnąć z firm leasingowych, co się da. Nie powinno być tak, że problem zostanie przerzucony wyłącznie na klientów, którzy przecież nie odpowiadają za ten toksyczny układ, który się wytworzył. Ale drodzy Państwo, przypominam, żyjemy w Rzeczpospolitej Polskiej, więc każdy, kto ma leasing w tej firmie i ma problemy, to niech się liczy z tym, że będzie tak jak za poprzednim ustroju w szatni, czyli nie mam pańskiego płaszcza i co nam pan zrobisz? I tak naprawdę winne, ja bym nie powiedział, że współwinne, tak twierdzi autor, w 100% winne jest państwo, bo nie jest zdrową sytuacją, kiedy firma leasingowa należąca, nieważne czy do znanego biznesmena, czy do znanego banku, jest finansowana przez bank należący do tego samego biznesmena, albo jest to finansowane przez ten sam bank. Bo wiele wskazuje na to, że bank zostanie przymusowo położony i to może kusić, by ratować co się da z całej struktury. Niewykluczone, że właśnie taka akcja ratunkowa została wykonana. I całym czasem mam wrażenie, że każdy, kto pisze i mówi na zasadzie, że przecież to jest kolejna nauczka do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego czy do Komisji Nadzoru Finansowego, to zapomina o jednej rzeczy. Zatrudniamy tam specjalistów, czy zatrudniamy tam debili? Bo tak naprawdę jest to, drodzy Państwo, kolejna nauczka dla nas, że warto zastanowić się, czy w tak porąbanym kraju warto w ogóle korzystać z usług firm leasingowych. Tym bardziej, że podawałem Państwu w jednym z przykładów, przykład w jaki sposób do klienta podchodzą firmy leasingowe. Więc warto dwa razy zastanowić się, czy to tak naprawdę ma sens. I pamiętajcie, oprócz czytania regulaminu, czytania umowy, którą zawieracie z firmą leasingową, warto zastanowić się, co będzie w sytuacji, gdy zechcą Was wyruchać. I to tym pozytywnym akcentem. Pozdrawiam Państwa serdecznie, trzymajcie się i tradycyjnie do zobaczenia w piątek, a w sobotę przypominam live.